chciałeś tego szajączka słodkiego? Tak. Cześć i czołem. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z RimWorld. Robimy trochę zmian, słuchajcie. Temperatura docelowa 20 stopni, ok. Czy tutaj ta temperatura się zmienia też? Obniża się i podnosi. Czy to wygląda jakby, patrzcie, to jest gorąco. Czyli tutaj jakby jeden klimatyzator nie wyrabia. Będziemy budować. 28. Za ciepło, za ciepło. Wszędzie jest za ciepło. Trzeba, słuchajcie, się tym zająć. Bo zobaczcie. 31 stopni. Teraz mamy falę gorąca. Musimy zbudować jeszcze jeden klimatyzator, kochanie, wiesz? Tak. Co tutaj mamy, słuchajcie, komponenty. Trzeba zebrać. Magda M, proszę się, zajmij się transportem. Grati, ty możesz transportować. Śmigaj, trzeba zebrać te komponenty. Bo nam się wszystko kończy, nie wiesz? Super. Budujemy. No na razie budujemy klimatyzację, wiesz, bo tutaj, zobacz. Mamy 27, mamy za ciepło tutaj, wiesz, jest bardzo gorąco. Teraz fale gorąca. I tutaj ja jest za gorąco. A ja też chcę budować, wiesz. No dobra, będziesz budowała ze mną, pewnie. Buduje nam klimatyzator. Trzech teraz z prądem rośnie. Rośnie troszkę, ok. Tutaj. Boże, to tak jest ciepło. Na dworze już 52, no to się nie dziwię. Ale teraz gorąco jest, co? No, damy na minus 10. Czy to coś da? Obawiam się, że nie, no. Przy takiej, przy fali gorąca to kiepsko jest, wiesz? To bym jeszcze wyrównał. A, ty się relaksujesz, rzucając podkową. Fajnie też. Zbudujmy, słuchajcie, podłogę drewnianą. No sorry, no. Trzeba robić. Muszę robić ciepłe ubrania.
Maga 60, które wymagają spodnie. Ile śpioch? No, śpiochy takie, co? Jeszcze on nie spał w ogóle, prawda? No, możliwe, że nie spał. Fala gorąca już zeszła, tak? Zobaczcie, tam ta, która spadła do 3. A tu się robi takie ludzkie 23, 22, okej. Okay. Tutaj mają... Tutaj tylko jest zapalone światło. I tutaj. Zbudujmy. Kto u nas, słuchajcie, dobrze bada? Jagoda. Co zajmij się. Okej, okay, nawet nie możesz. Okej, okay, dobra, poczekajcie w takim razie. Popatrz, jakie śmieszne. Poczekaj, Henku, nie widzę. Gdzie? O, no tak, szopik jest taki, wiesz? Szop pracz. Tutaj jest następne łóżko, szelifa. Tego? Tak. Ma jedno łóżko. No to ciekawe, czekajcie. Czemu wy nie chcecie badać, moi przyjaciele? Mario. Musimy zmienić w takim razie wam harmonogramy. Kanapka? No. Sobie jedzą. Tutaj nam się wszystko rozwija, wiesz? Czemu w ogóle nie jedli dzisiaj? Jedli wszyscy. Czemu tego nie wiedziałam? A no poczekaj. A bo już jedli, bo już był ranek. A czemu ja tego nie wiedziałam? Piesek, prawda? Wychodzi. Dostąpię. Znowu jest. No widzisz je, tak? Zjadł? Pieszek. On je? Czekaj. A ten jest niebieską czapką. Co oni nabroili? Poczekajcie, muszę usunąć strefę. Ach, niuńku, niuńku. On jest tą niebieską czapką. To ta? Mhm. Chodźcie, postawiłem strefę tutaj i teraz się robi kłopot. Przepraszam, że cię zagrywałem, ale łony sobie rozwalimy. Zobaczcie, jak ten tego teraz wzrosło. To możemy od razu zlecić. Do 20. To też to mi kupić, bo tak jest dość świeże. Czekaj. Okej. To rzepy czepy? A co to są rzepy czepy? Co to było? Rzepy czepy to można robić takie stworki z bajek. Z tego?
Tak, słepy trzepy. To chyba fajne, co? Tak, się. Znowu śpią te śpiochy. Już jest noc, prawda? No, jest dla nich noc. Dla nich jest noc, jak śpią. Mhm. Ja śpią. Gdzie się goda je? Ale to jest jagoda. No. A to? A ta dziewczyna to jak się nazywa? Magda. Magda jest dwie dziewczyny. Chłopaki? No. Dwie dziewczyny, chłopaki, ale nie, jakoś się nie mają ku sobie, bo tutaj też mogą być śluby, wiesz? W tej grze mogą być śluby. Ale ja chcę śluby. Ale no to oni muszą się z sobą dogadać, nie? Zobacz. Tu mamy relacje. Ja i Magda M. ucięli sobie pogawędkę na przykład. Super. Miłą pogawędkę do tego. Miłą pogawędkę. To granie? Tylko patrzę, bo w tej grze tata też nie gra. Same ludziki grają, tak? Nie, po prostu inne koleżanki i koledzy grają. Prawda, tata? Tak. Boże, jak tutaj jest gorąco. Gdzie? Tutaj? W domu. A w domu u nas? I tutaj. Czekaj, dajmy tak z minus 7, żeby było. I tutaj też tak z minus 7. Kiedy oni wreszcie staną, co? Oś, żebym ja wiedział. Oni już jedli. On jeszcze nie wstał. Śpiochy w tej grze coś słyszę. Tak. Śpiochy samoczule. Popatrz. Ciągle ścielą łóżko. Ciągle śpią. Czyli to takie śpiochy z nich są, tak? W ogóle ten nie spał, prawda? Tak. To ta ma grę, gdzie ludzie ścielą łóżka i śpią, tak? Tak. I mogą... Nazywa się życie. Nie, w życiu rzadko się... Ej, dzisiaj pościeliłem. A spróbujmy tą lisicę. Gdzie wziąć? Wziąć. Gdzie? Tata. Wziąć. Wziąć. Gdzie? Tata. Musiałem, żeby ją upolować. Ona ucieka. No to wiesz, to trwa. A to, co to jest to samo zielono jasno? Co to są za stosy? Które? Które? Te? Tak, te. To są takie niedobre zwierzątka, wiesz? Czym je zabić? No, trzeba będzie coś z nimi zrobić. Spróbujemy jedno. Jedzą trawę. No, dlatego są niedobre. A trawa jest bardzo potrzebna. Też tak uważam.
Bo można z trawy robić sałatkę. No. Dla zwierząt siano robić na przykład, tak? A one jedzą tę trawę. Popatrz, ile już jadły. Tu co? Te ciule to są zwierzę. Przepraszam, dziewczynko. O-o. Znam tę zwierzątka. Skąd je znasz? Pani nam opowiadała, ale nie wiesz, jak się nazywają. Opowiadała wam pani o bumalopach? Tak, ale wiesz, że te bumalopy... Przepraszam! Przepraszam! Jedzą trawę też kończa i no trzeba prawdę? Je zabić, bo w ogóle mogą zjeść całą trawę na całym świecie. Tego, że ty je możesz nosić, tak? To słynne, tacie? Mamuziak. A te są to? Te są to, to też to i tą trawę jedzą? To one mogą zmieniać kolor na żółty? Mogą. A, mama tu jeszcze jest. A patrz, widzę, ciągle śpią mama. O! I popatrz na to, na łóżku jest coś. No ale ty położył Mario maliny na tym, co? Dobra. Ja to sam, to są moi koloniści. Nazwałem ich jak subskrybentycine moi. Nie ma żadnej rudej, żeby cię tam nazwał. Kapsuła. Wow, bierzemy go! Bierzemy? Uchodźca! Uchodźca? A powiedz, co to są szale? Co to są szale? Pani, przepraszam, mam czas znaleźć tego rozbitka. Złoto. Bierzemy, to nazywa się Manu. Manu? Na głatach. Teraz. I kto to jest? Ten małut? Kto to ten jest małut? Gdzie jest Greti? Panie, przepraszam cię. To jest rozbójnik? Tak, rozbójnik. Tylko widzisz. Zostawię ślady, prawda? Tak. Weź do niewoli, a ten nie żyje, tak? Czy żyje? Ciało. Jagoda, czy ty umiałaś strzelać? Powiedz. Powiedz ty mi. Trzymajcie. To robić, to ciało może zmarnieć, no. Chyba, że je przerobimy na paszę. Paszę? No, paszę dla zwierząt. Tu, kto
nazywa się Geopardu Talesa. Co się stało, myszko? Wygłupiasz się? Mi się wydaje, że tak. Mama! Haniola, proszę, co ty robisz? Nie tędy, normalnie. Nie spod stołu. Zaraza, czy zabiło mi plomy? To ta prawda się słyszy. Prawda się słyszy też, tata. Prawda, tatuś. Prawda. Ale nie zły, my go teraz rekrutujemy i będzie nasz, wiesz? Ma telefon i będzie naszym, i będzie naszym przyjacielem wtedy. Dobrze. Wow! To prawie... Dobrze mu jest tutaj. Widzicie, że mu dobrze, mu przecież u nas jest. Ale... Musiał trochę się przespać, prawda? No odpoczął, pewnie, że tak. Rada swego przyjaciela tutaj jest troszeczkę. Tak. Dala się tutaj, bo... Ty też nie musisz być duże, co mamy swoje fioletowe? Tak, znaczą tutaj obszar domu, wiesz? Obciacha? Obszar domu, żeby gasili ten pożar. Ochlawiają dom. Tak, bo malówka, bo malupa wybuchła, wiesz? I... A prawda, że on, który nie był z nas, wciąż jest w domu. Mhm. Nie musisz patrzeć z tej strony, bo to z drugiej strony. Mario, jak spokojnie. Będzie spał na takim obrzydzeniu. No to jest kłopot niestety. Te pożary to jest lipa straszna. Obszary domu. Musi być ochroniony dom, żeby się nie zapalił. Ochroniliśmy też. A
Ajajajajajaj, Goda, weź się tam uczeniem tego. Nie ma spania. Trzeba pracować. A ten szły nie musi pracować. Ten, który nie był od nas, nie musi pracować, bo i tak jest zmęczony, prawda? Tak. Deszcz saved by the rain po prostu. Deszcz zaczął padać, wiesz, i nas uratował troszkę. Deszcz uratował nas troszkę. No. Popatrz, ile już jest malutko. Dwóch słych zebraliśmy do siebie. No. Czy zrekrutowany, tak? Jak twoje zdrowie? Nie, to muszę po prostu odpoczywać, tak? Tutaj jeszcze potrzebujemy, Haniu, postawić... domu chyba. A kto to jest ten? Który? Ten, co tutaj jest. Kto to jest? Musimy się jakąś dać broń. Ale jesteśmy w wysokim poziomie. Ale mocny deszcz! Co? No, bardzo mocno. To, że wszyscy się schowali do tego domu, prawda? No, pewnie też tak uważam. Ktoś tutaj zapomniał kapelusza. Weźmy jakąkolwiek broń na razie. Kto jest naszym lekarzem? Nie pamiętasz? Ja? Nie pamiętam. Ja? Ja nie pamiętam. Kto jest naszym lekarzem? Ja nie jestem waszym lekarzem? Nie. Bo w tej chce. To nie jest. A kto? Kto? Mój drogi, ty musisz tylko odpoczywać. Mój drogi, on też jest szły. A ci przejdzie za jakiś czas, prawda? Ale fajnie. Czuję się źle. Wygodnie ci jest charakter. Intelektualista, kind, dobra. Cheeks. Zobacz, zaprzyjaźnił się z Jagodą. Piu, piu, piu. Dobra, dajmy ci standardowy harmonogram. I co ty lubisz robić, mój przyjacielu? Pewno na jedynce musisz być strażakiem. Zobacz, ile bata już też. Nadajcie chyba burza, co? Co tata? No. Nadajcie chyba burza. Tak. Oj, płyniemy? Okej, tam statek jest. Na czym my skończyliśmy? Na statku. Trzy. Kopalnictwo. Dwa. Cztery. A poszedł już zeszedł? Tak. Jak będzie następny pożar? Większy od tamtego? Nie będzie, no już nie jest. Czemu mnie straszysz?
Co może po transportu to ryżyk? O, coraz mocniejszy też! Wiesz? Niech oni to wszystko poza noszą. Chcę, byśmy sędzia miały co jeść. O, pewnie. Możemy teraz trochę dobudować krzeseł. Co to na to? Zbudujemy krzesła? Tak. Bo trochę jest za mało. A mamy jeszcze jedneko, który chciałby z nami być, co? No na razie jest piątka ludzi. Manu, jak go nazwiemy? Co on robi? Poczekaj. Pseba. Pseba mówisz? Dobra, no. Nie. Ja chcę Sebastian. Strzela. Ja chcę sobie... On się... Sebastian. No to Seba to jest krótko Sebastian, dobra? Nie, bo ja chcę sobie się nazywał... Sebastian. Nie. A jak? To Olek. Nie może być Olek, to musi być jakiś mój subskrybent, a ja mam Sebastiana. Może być Sebastian? Tak. Jest Sebastian. Hania to połączyłeś. Hania? No dobrze. Tutaj się hoduje zwierzątka, buduje się osadę, odpiera się ataki różnych dzikich zwierząt. O-o! A można tutaj przejść? Ej, czemu nie prowadzisz Lucika tutaj w ogóle? Poczekaj. Poczekaj. Ja cały czas czekam. Okej, okay, zrób paszę. Ale ja co mam robić? Hej, Ola! Jest pasa! Stare czy moje. Tutaj gdzieś się brało... Gdzie jest listy? A są teraz trzy dziewczyny? No. A trzy? To jest dziewczyna i to? Tak, tata? No w ogóle nie wierzę. Trzy dziewczyny! Nie wiem, czy to są dwie. Jest Jagoda i Magda. A to? Hani, poczekaj. Muszę zrobić tutaj obszar, w którym będzie tylko pasza. Mhm. Ale jest nie było, że ktoś sobie nałożył na podpuszkę maliny, żeby tak spał, co? No. Teraz ta pasza powinna, o, dokładnie tutaj być przeniesiona. Powinien pies chodzić na dół. Znowu ten... obciachy. Podłogę damy tu. Tata, a nie możemy następnego stołu zbudować? A po co nam stół? Mamy teraz, zobacz, stół na 8 domu. Osób. Domu! Następnego domu? Tak. No może i by można. Ale co teraz? A dom czy pokój? Pokój. Tylko tak, żeby był
tutaj, a stąd. Taki malutki. O taki wielki pokój, co trafi aż tutaj, na tak, topla z oknem jednym i drugim. Da się tak zrobić? No tak, tylko wiesz, teraz to było nam do niczego niepotrzebne, bo my tutaj nie potrzebujemy takich rzeczy na razie. Ale pokój nasz ten. Albo samochód. A samochód, tata? Barbie fight! No to leć. Muszę lecieć. Jaka szkoda. Będzie kolorowa Barbie fight. Ile tu filmu, mama? Zwierzęta. Okej, jak będzie. O, teraz! Jak to się robiło? Czyli w pole zwierzęta muszą mieć strefę, nowy obszar, przemiany i to będzie zwierzęta dom. Okej, okay, teraz zwierzęta 1. Musimy zacząć dla zwierząt. Okej, to jest zwierzęta dom. Teraz muszę chyba wejść w obszary. Zwierzęta dom ma być poza kuchnią. Burza z piorunami, to jest zło po prostu. Ale jak to zgasicie, to może przeżyjemy. Jest łapiem. Aha, jakiś warg tu zaatakował. Wspaniale. Co tu robi warg? Teraz jeszcze atak, tak? Gdzie wy jesteście? No i zabił mi go. O matko, co ja żem narobił?
To jakiś dramat. Ten wart po prostu może mnie pozabijać. Praca. Polowanie. I nawet psami zabił. Haha! Ależ jest pięknie po prostu. Te drzwi na gazie zamknę. Jeszcze dwóch zabiłem, żeby było tego po prostu piękniej. O jejku, jejku, jejku. Już tego warga zabili. Swojego złego. Są pewno ranni, co? Oczywiście, że tak. To jeszcze pożar pali się. Ale jest po prostu urocza. Dobra, usuńmy tą strefę. Jak się pali, gdzie chce. Tego Sebastiana najbardziej szkoda, no. Seba, no byłeś chwilę i... Trzeba go pochować. Sarkofag. No warg. Warg mi zrobił więcej kuku niż ludzie. Grafi. Dawaj łóżko szpitalne. Idź się połóż. Jak się będziecie teraz leczyć? Zdrowie. Wszyscy są chorzy. Po prostu. Ja wiem, że śmierć zwierzaka. Warg go zaatakował. Bydle. Tego trzeba się odgadzać. A ja to zaniedbałem. Maria, czy ty jesteś przypadkiem może... Ja tylko jedyny nie jesteś lekarzem. Wspaniale. Trzeba się poleczyć, a nie ma wyjścia. Zdrowie. Przykro mi, Madzia, ale musisz. Ten już tam padł.
Jeszcze ma infekcję. No dlatego, że był nieuleczony, tak? Pewnie wszyscy będą smutnie chodzili przez śmierć Sebastiana. No to się załamałeś, tak rozumiem. Graki, no są, on musi po prostu czekać i tyle. Miało być tak dobrze, wyszło jak zwykle. Aja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 j
Teraz będziemy kończyć. Wszystko przez tego warga. Maria już teraz kurczę. Zjedz zwłoki. Nie, nie zjadaj zwłoki. Pokarm naszych chorych ludzi. O, jagódko w skarbie. Zajmij się pracą. Trzeba pochować go jak najszybciej. Pogrzebiemy go, to będzie lepiej. W sarkofagu. Jak tam Grety żyjesz? Czy walczysz z infekcją? Odporność 50%. Ale gorszy nam do odporność. Więcej nie pomogę niestety. No ale Sebastianie, dzielnie poległeś walcząc z wargiem. To trzeba ci przyznać. Dzielnie walczyłeś. Jak Haniu lepiej zbówka? Czy boli? Chodź, ta zapuczka z rąk.
Ale tu masz zeza. Gastrofaza, czyli będzie jad za trzech, tak? Okej. To może tu sobie pokoju. No tu się połóż, tu. To jest same załamanie, czekajcie. Możemy coś pohandlować, co macie. Kupimy trochę leków i tyle. Może będziemy mieli dwa więcej. Może to byś posprzątała trochę, co? A już było tak pięknie, było 4 osadników. To jest zdrowie gratis. Marek, możesz? Mogę. Dobrze, moi drodzy, ja będę kończył. Infekcja lekka, odporność, treść się zatruł pokarmową. No, wspaniale. Moi drodzy, dobrze, ja będę na tym kończył rozgrywkę. I cóż, to było na tyle chyba, moi drodzy. W tym odcinku zobaczymy się w następnym. Mam nadzieję, że uda nam się jakiegoś nowego kolonistę pozyskać i będziemy sobie dzięki temu lepiej radzić na naszej planecie, bo śmierć Sebastiana mnie lekko załamała. Trzymajcie się ciepło, pioneczka, cześć!